Zadanie szóste. Rozwiązaniem układu równań 11x odjąć 11y równe 1 oraz 22x plus 22y równe minus 1 jest para liczb taka, że x jest równe x0 i y jest równe y0. Wtedy musimy wybrać jedną z poprawnych odpowiedzi. Tak naprawdę, żeby wskazać, która z tych czterech odpowiedzi jest poprawna, to ten układ równań musimy rozwiązać. Ja już go tutaj przypisałam, jak widzisz. I żeby taki układ równań rozwiązać, to możesz wybrać jedną z trzech metod. Może to być metoda podstawiania, metoda przeciwnych współczynników lub metoda graficzna. W tym przypadku metody graficznej nie polecam, ponieważ wyniki mogą być niedokładne. Na temat metod rozwiązywania układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi opowiadałam już na moim kanale. Także jeśli jeszcze nie widziałaś tych filmów, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz w nim odpowiednie linki do odpowiednich filmów i odpowiednich nagrań. Tymczasem przejdźmy do rozwiązania takiego układu równań. Ja wybieram metodę przeciwnych współczynników. Dlatego przekształcę drugie równanie, dzieląc je obustronnie przez 2. W związku z powyższym przepisuję na razie bez zmian pierwsze równanie. No i teraz, ponieważ drugie równanie dzielę obustronnie przez 2, no to otrzymuję tutaj 11x dodać 11y i całość jest równa minus 1/2. I teraz zwróć uwagę, że zarówno przy x stoją te same wartości, jak i przy y, przy czym przy y stoją liczby przeciwne. To oznacza, że akurat w tym konkretnym przypadku ja mogę te równania albo stronami dodać, albo odjąć stronami. Ja je stronami dodam, czyli zapisuję tutaj, że dodaję, no i teraz pod kreską najpierw przepiszę lewą stronę tego pierwszego równania, czyli zapisuję tutaj 11x odjąć 11y, dodać, no i dodaję teraz lewą stronę drugiego równania, czyli tutaj będę miała 11x dodać 11y, to się równa i dodaję teraz do siebie prawe strony równań, czyli tutaj będę miała 1 dodać minus 1/2. Oczywiście od razu mogłabym zapisać minus 1/2. I teraz na tym etapie popatrz, że tutaj wartości y mi się redukują do zera. No i muszę dokonać redukcji wyrazów podobnych z x, czyli 11x plus 11x to jest 22x, to się równa. No i mam tutaj 1 plus minus 1/2, co jest dokładnie tym samym, co 1 minus 1/2, co oznacza, że tutaj zapisuję 1/2. I teraz na tym etapie ja powinnam podzielić obustronnie przez wartość, która stoi przy x, czyli obustronnie powinnam podzielić przez 22. Natomiast pamiętaj o tym, że dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność, dlatego ja mogę zapisać, że mnożę obustronnie przez 1/32. Na tej podstawie ja otrzymuję x, który jest równy 1/44. Czyli już widzimy, że x jest większy od zera, czyli możemy wykluczyć odpowiedź C oraz odpowiedź D, w których to zostało zapisane, że wartość x-owa jest mniejsza od zera. Oznacza to, że albo odpowiedź A, albo odpowiedź B jest prawdziwa. Natomiast w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego dokładnie wskazać, dopóki nie wyznaczymy sobie wartości y. Mam x, tego x teraz tutaj przepisuję, czyli zapisuję, że x jest równy 1/44. I żeby wyznaczyć y, ja muszę sobie wybrać albo pierwsze równanie, albo drugie równanie z tego układu równań. Nie ma znaczenia, możesz sobie wybrać dowolne. Ja wybieram tutaj to pierwsze. I mamy tutaj 11x odjąć 11y, całość jest równa 1. I teraz tę wartość x
tutaj podstawiam pod x do tego drugiego równania. Otrzymuję na tej podstawie 11 razy 1,44. Odjąć 11y jest równe 1. No i teraz jak wymnożę te dwie wartości przez siebie, no to otrzymuję tutaj 11,44. Odjąć 11y i całość jest równa 1. I teraz ten ułamek ja mogę skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 11. Otrzymuję dzięki temu 1/4. No i pozostałe elementy równania przepisuję bez zmian. Na tym etapie minus 11y zostaje po lewej stronie równania, natomiast 1/4 przenoszę tutaj na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Na tej podstawie otrzymuję tutaj minus 11y, które jest równe 1, odjąć 1/4, czyli minus 11y to jest dokładnie to samo co 3/4. No i teraz na tym etapie znowu mogę podzielić obustronnie przez minus 11 lub też pomnożyć przez odwrotność, czyli tutaj zapiszę, że mnożę przez minus 1/11. Na tej podstawie otrzymuję tutaj y, który jest równy minus 3/44. Czyli zwróć uwagę, że y jest wartością mniejszą od zera, czyli będzie to odpowiedź B, jak widzisz. Chociaż tutaj jeszcze dla jasności możemy sobie zapisać, że odpowiedzią, czyli tak naprawdę rozwiązaniem tego układu równań jest x, który jest równy 1/11, tylko 1/44, z czego tutaj wynika, że x jest większy od zera, i y, który jest równy minus 3/44, czyli y tutaj widzimy jest od zera mniejsze, czyli prawidłową odpowiedzią w tym przypadku jest odpowiedź B.